Witajcie, kochani. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy eksperyment. Sprawdzimy, jaki wpływ na brzmienie sopiłki mają zastosowane podczas nagrania mikrofony. Do nagrania sopiłki użyjemy mikrofonu pojemnościowego Neumann U87, mikrofonu dynamicznego Shure SM58, mikrofonu wstęgowego RM-BIF1 oraz rejestratora cyfrowego Zoom H6. Mamy jeszcze dwa mikrofony, których użyjemy na końcu filmiku. Do czego? Zobaczycie. Jak widzicie, kable są już na podłodze, podłączone są do mikrofonów. Mikrofony ustawiłem na statywie. Nie jest to takie łatwe, trzeba było statyw troszkę zaupgrade'ować. Mamy trzy mikrofony, a właściwie cztery, ponieważ do nagrania też użyjemy mikrofonu kierunkowego, który można podłączyć do rejestratora Zoom H6. Będę ustawiony około 30 cm od mikrofonów i to będzie pierwsze nagranie. Teraz byłem oddalony od mikrofonu w około 30 cm. Następnym etapem eksperymentu będzie oddalenie się od mikrofonów o kolejne 30 cm. W tym wypadku będzie również słychać bardziej brzmienie samego pomieszczenia. Postanowiłem oddalić się od mikrofonów najdalej, jak tylko mogę w tym pomieszczeniu, czyli około 1,80 m. Zobaczymy, jak teraz będzie sopiłka brzmiała. Teraz przeprowadzimy jeszcze jeden eksperyment. Ustawię mikrofony mniej więcej w okolicy swojego jednego z ucha, prawego bądź lewego, i skieruję je w tą stronę, w którą stoję w momencie, gdy gram. Znalazłem sobie taki punkt, w którym sopiłka najbardziej mi się podoba, jeśli chodzi o jej brzmienie. Dzień
to by było na tyle, jeśli chodzi o ten eksperyment, chociaż nie, jeszcze nie. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie w każdym studio domowym mamy do dyspozycji mikrofony pojemnościowe bądź mikrofony wstęgowe, takie jak dzisiaj na statywie. Na pewno każdy z nas może zaopatrzyć się w mikrofon Shure SM58. On jest bardzo uniwersalnym mikrofonem. Można go stosować na scenie, można go stosować do nagrywania wokalu, werbli, flecików, saksofonów. To jest bardzo fajny, uczciwy mikrofon, ale podłączenie go do najczęściej używanego rejestratora wideo, czyli do smartfona, no już jest troszeczkę bardziej skomplikowane, trzeba używać jakichś przejściówek. Nie jest to takie proste, jak byśmy chcieli, a czasami po prostu najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej ustawić mikrofon, jak najszybciej ustawić telefon i nagrać krótki filmik na social media. I dlatego teraz szybko przełączę się nie na smartfona, jeśli chodzi o wizję, ale użyję smartfona, żeby nagrać dźwięk sopiłki i użyję do tego dwóch mikrofonów, które pokazywałem Wam wcześniej. To mikrofony, które są już podczas konstruowania przystosowywane do tego, żeby używać ich nie tylko z kamerami, ale też właśnie ze naszymi smartfonami. Podłączenie ich do smartfonów jest bardzo proste. Z reguły podłącza się je po prostu tam, gdzie jest gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe. Mamy już podłączony mikrofon do statywu. Do tego eksperymentu zastosuję ustawienie mikrofonu z ostatniej próby. Chodzi o to, żeby tylko porównać trzy metody nagrywania dźwięku. Będzie to tylko smartfon, smartfon z podłączonym mikrofonem, bardziej profesjonalnym i z mikrofonem dużo bardziej dostępnym cenowo, który też w wielu przypadkach może bardzo uratować nasze nagranie, jakość naszego nagrania, jeśli chodzi o audio, w momencie, gdy zastosujemy odpowiednie jego ustawienie i podłączymy sobie na przykład dłuższy przewód, tak żeby mieć obrazek taki, jaki chcemy, a jednocześnie, żeby mikrofon był jak najbliżej nas, żebyśmy nie zbierali brzmienia pomieszczenia, w którym często się znajdujemy, gdy nagrywamy takie materiały, a często te pomieszczenia nie są zupełnie przystosowane do nagrywania muzyki i dźwięku, nie są zaadoptowane akustycznie i to brzmienie jest często po prostu do wyrzucenia. Spróbujmy. Wezmę jeszcze drugą sopiłkę. Teraz czas na zmianę mikrofonu. Zaraz go przełączę. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz czas na brzmienie samego smartfona.
Na tym kończę eksperymencik. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca. I jeżeli jeszcze nie oglądaliście, nie słuchaliście moich recitali, zapraszam Was do odszukania na moim kanale playlisty zatytułowanej Recitale i znajdziecie tam 4 recitale nagrane w 2022 roku. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. No i zbliża się nowy rok, także szczęśliwego nowego roku. I co? Do zobaczenia. Fajnie się dzieje. Jo.